Dzień dobry, witam Państwa. Otwieram obrady drugiej sesji Rady Miejskiej i na początku informuję Państwa, że zgodnie z rozporządzeniem RODO dzisiejsza sesja jest nagrywana za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz oraz jest transmitowana w internecie. Pełna klauzula informacyjna wywieszona jest na drzwiach wejściowych. Witam serdecznie Państwa radnych przybyłych na dzisiejsze obrady. Witam zarząd gminy Ożarów Mazowiecki, pana burmistrza Pawła Kanclerza, panią burmistrz Elżbietę Jastrzębską-Jóźwiak, pana burmistrza Dariusza Skarżyńskiego, panią skarbnik Małgorzatę Piotrowską, panią sekretarz Jolantę Niegrzybowską. Witam mecenasa, który zapewnia nam, Mariana Sadurskiego, który zapewnia nam obsługę prawną. Witam serdecznie sołtysów, przewodniczących osiedli, witam naczelników wydziałów, dyrektorów jednostek i wszystkich gości, którzy przybyli na dzisiejsze obrady. Zanim przejdę do porządku obrad, jak zwykle miła i sympatyczna chwila, jest wśród nas pani Barbara Majewska. Pani Basiu, z okazji imienin proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia pomyślności, zdrowotności i to, co się planuje, niech się spełnia. Zapraszamy do nas. Ale jest jeszcze wśród nas. Poczekaj. Mamy książkę? Dziś jest. A ja bym poprosił, żeby pan przewodniczący też został, bo już również jest wśród nas Andrzej. Także poprosimy, panie przewodniczący, żeby pan zaczekał chwilę. Chciałbym stwierdzić teraz kworum. Wobec tego proszę Państwa o wciśnięcie przycisku kworum. Sprawdzamy listę obecności. Dobrze, dziękuję bardzo. Na tą chwilę obecnych jest 20 radnych. Widzę już, że do naszych obrad dołączyła radna Krystyna Tenderenda. Obradujemy w składzie 21 radnych, czyli wszyscy jesteśmy, obrady są prawomocne. Porządek obrad został Państwu dostarczony i w tym momencie pytam, czy ktoś z Państwa zgłasza jakieś wnioski do proponowanego porządku obrad? Nie widzę, nie słyszę. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem dzisiejszej propozycji, jeżeli chodzi o porządek obrad? Proszę chwileczkę poczekać. Brak aktywnych głosowań. Jeszcze chwilkę poczekajmy. Rozpoczęliśmy głosowanie. Proszę, kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad, proszę wcisnąć przycisk i podnieść rękę. Bardzo proszę o naniesienie obecności pani Krystyny Tenderendy, która nie zdążyła. Czy pani radna Tenderenda może zagłosować? Dobrze, przepraszam Państwa, problemy techniczne. Głosowanie.
Dobrze, dziękuję bardzo. Głosowanie zakończyliśmy, usunęliśmy usterkę. Za przyjęciem proponowanego porządku 21 radnych, brak głosów przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty i przystępujemy do realizacji. Punkt 4. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej. Jest to druk numer 11. W tym miejscu chciałbym powiedzieć, że w dniu wczorajszym odbyło się wspólne posiedzenie Rady Miejskiej, na którym mieliśmy okazję zapoznać się z projektami uchwał, ponieważ na tą chwilę jeszcze nie ma powołanych komisji rewizyjnej, społeczno-technicznej, wszystkich komisji stałych, tak, i tych opiniujących. W związku z tym zapoznaliśmy się tylko. Wobec tego dzisiejsze projekty uchwał jeszcze nie będą miały opinii, ale mieliśmy okazję. Dobrze, to w takim razie otwieram dyskusję i w tym punkcie, ponieważ mamy wolne miejsce w uchwale, w tym miejscu musimy określić skład ilościowy komisji rewizyjnej. Ja składam wniosek, żeby w tej kadencji, w ósmej kadencji komisja rewizyjna liczyła sobie 9 członków. Czekam na inne wnioski. Nie widzę. Nikt nie złożył wniosku. Wobec tego przystępujemy do głosowania wniosku zgłoszonego przeze mnie. Kto z Państwa radnych jest za ustaleniem liczby ilości radnych w komisji rewizyjnej w ósmej kadencji na 9 osób. Proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Dziękuję bardzo. Zakończyliśmy głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła wniosek. 21 osób było za przyjęciem, brak głosów przeciwnych, brak głosów wstrzymujących się. Czyli mamy określoną ilość radnych w komisji rewizyjnej i teraz proszę o zgłaszanie kandydatur na członków komisji rewizyjnej. Bardzo proszę, zgłaszamy się do dyskusji. Poprosiłbym radnego Lecha Toruszewskiego o notowanie na tablicy zgłoszeń, tak żebyśmy mieli widoczne również. Elektronicznie też będziemy mieli, ale na wszelki wypadek. Proszę zamknąć wynik głosowania. Tam jest z prawej strony górny prawy róg, zamknij i przechodzimy do dyskusji. Dobrze, jako pierwszy zgłosił się Kamil Bednarski. Bardzo proszę. Chciałbym zgłosić kandydaturę pani radnej Małgorzaty Rutkowskiej. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy pani Małgorzata Rutkowska wyraża zgodę na kandydowanie? Dobrze, dziękuję bardzo. Jako drugi do dyskusji zgłosił się pan radny Adrian Antosiewicz. Ja chciałbym zgłosić kandydaturę radnego Janusza Kędzierskiego. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy pan radny Janusz Kędzierski wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dobrze, dziękuję bardzo. W kolejności zgłoszeń pani radna Dorota Jaworska, bardzo proszę. Ja bym chciała zgłosić pana Jacka Rosłona. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy pan Jacek Rosłon wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani radna Anna Bartoszewicz, bardzo proszę. Chciałam zgłosić pana Marcina Sowickiego i pana Grzegorza Karola. Dziękuję bardzo. Czy pan radny Marcin Sowicki wyraża zgodę na kandydowanie? Teraz proszę. Tak. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy pan radny Grzegorz Karol wyraża zgodę na kandydowanie? Nie mam zgłoszenia. Proszę zabrać głos.
O, proszę bardzo. Tak, wyrażam zgodę. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani radna Małgorzata Rutkowska, bardzo proszę. Zgłaszam kandydaturę radnej Doroty Jaworskiej. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy pani radna Dorota Jaworska wyraża zgodę na kandydowanie? Tak, wyrażam zgodę. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan Janusz Kędzierski, bardzo proszę. Zgłaszam kandydaturę Adriana Antosiewicza. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy pan radny Adrian Antosiewicz wyraża zgodę? Proszę zgłosić się do dyskusji. Proszę. Tak, wyrażam. Dobrze, dziękuję bardzo. Ojej, usunąłem głos, przepraszam. Ja to kliknąłem. Pani radna Krystyna Tenderenda. Zgłaszam kandydaturę Sławomira Kowalskiego. Dziękuję bardzo. Czy pan radny Sławomir Kowalski wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Pan radny Jacek Rosłon. Zgłaszam kandydaturę pani Marii Dominiak. Dziękuję bardzo. Czy pani Maria Dominiak wyraża zgodę? Proszę zgłosić się do dyskusji. Tak, wyrażam zgodę. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan Kamil Bednarski. Chciałem zgłosić kandydaturę radnego Zbigniewa Szelembauma. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy pan Zbigniew Szelembał wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dobrze, dziękuję bardzo. Przyznam się, że nie śledziłem, nie liczyłem ilości. Dziesiątkę mam. Tak, dobrze, okej. Okay. Dobrze. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chciałby zgłosić kandydaturę? Wobec tego kończę czas zgłaszania kandydatur. Potrzebujemy chwilkę, żeby teraz pani Beata wprowadziła głosowania. Za chwileczkę przeprowadzimy głosowanie. Jesteśmy gotowi, tak? Otrzymałem sygnał. Dobrze. Proszę państwa, w tym punkcie głosowanie będzie jawne. Głosujemy poprzez wciśnięcie przycisku za, przeciw, wstrzymuje się od głosu. Głosujemy pojedynczo na poszczególne osoby. Ponieważ mamy 10 kandydatów, a ustaliliśmy przed chwilą 9-osobowy skład Rady Miejskiej, w związku z tym kandydat, który otrzyma najmniejszą ilość głosów, nie wejdzie w skład komisji rewizyjnej. Przechodzi 9 kandydatów z najwyższą ilością głosów. Dobrze, zarządzam głosowanie nad kandydaturą radnego Janusza Kędzierskiego. A przepraszam, radnej Małgorzaty Rutkowskiej, tak? Proszę oddać głos, nacisnąć przycisk, podnieść rękę. Dobrze, jedna osoba nie głosuje, widzę. Słucham? Problem techniczny? Chwileczkę poczekamy. Czyli nie możemy powtórnego, tak? Dobrze, wystarczy ten sekund, nie ma znaczenia. To ja zapytam głośno pana Grzegorza Karola, w jaki sposób głosował i my wprowadzimy do systemu, ponieważ... Dobrze, dziękuję bardzo, ponieważ w momencie, kiedy zakończyliśmy głosowanie elektronicznie, nie możemy powtórzyć tego głosowania na tą chwilę. W związku z tym dopisujemy głos pana Grzegorza Karola do głosu za. Wobec tego stwierdzam, że 21 głosami
przeszła kandydatura pani radnej Małgorzaty Rutkowskiej. Czy problemy techniczne już mamy rozwiązane? Możemy? Już możemy? Dobrze. Drugi w kolejności zgłoszenia, pan radny, kandydatura pana radnego Janusza Kędzierskiego. Zarządzam głosowanie. Kto z państwa radnych jest za uwzględnieniem kandydatury pana radnego Kędzierskiego? Proszę podnieść rękę, przycisnąć przycisk. Dobrze, zakończyliśmy głosowanie. Stwierdzam, że kandydatura radnego Janusza Kędzierskiego uzyskała poparcie 21 radnych. Dziękuję bardzo. Czy ja mógłbym poprosić o zapisywanie ilości głosów, tak? Ty będziesz głosował. Mogę poprosić pani burmistrz? O, pan, dobrze. Pani burmistrz Elżbieta Jastrzębska. Pani Małgorzata Rutkowska miała 21 głosów, pan Janusz Kędzierski 21 głosów. Dobrze, dziękuję bardzo. Teraz głosujemy kandydaturę radnego Jacka Rosłona. Kto z państwa radnych jest za, proszę przycisnąć przycisk, podnieść rękę. Proszę opuścić rękę. Jak już zagłosowaliśmy, poczekamy na rozwiązanie problemów. Dobrze, dziękuję bardzo. Udało się. Stwierdzam, że pan radny Jacek Rosłon uzyskał 21 głosów. Teraz przystępujemy do głosowania kandydatury radnego pana Marcina Sowickiego. Kto z państwa radnych jest za kandydaturą? Proszę nacisnąć rękę, nacisnąć przycisk i podnieść rękę. No, będą się zdarzały takie wpadki. Dobrze, kończymy głosowanie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że pan Marcin Sowicki uzyskał poparcie 21 radnych. Teraz przechodzimy do głosowania kandydatury pani radnej, pana radnego Grzegorza Karola, przepraszam. Kto z państwa radnych jest za, proszę nacisnąć przycisk, podnieść rękę. Dwie osoby jeszcze nie oddały głosu. Jeszcze jedna osoba. Czekamy. Dziękuję bardzo. Kończymy w tym momencie głosowanie. Stwierdzam, że kandydatura pana Grzegorza Karola uzyskała 3 głosy za, 16 głosów przeciw, 2 wstrzymujące się. Teraz głosujemy kandydaturę pani radnej Doroty Jaworskiej. Proszę bardzo oddać głos. Dziękuję bardzo. Pan Jacek Rosłon uzyskał 20. Nie. Pani Dorota Jaworska, przepraszam. Pani Dorota Jaworska uzyskała 20 głosów za, 1 głos wstrzymujący się.
Teraz kandydatura radnego Adriana Antosiewicza. Proszę oddać głos. Jeszcze, bo jeszcze trzy osoby nie oddały, dwie osoby nie oddały głosu. Jeszcze jedna osoba. Problem techniczny. Dobrze. Dobrze. Wszyscy oddali głos. Stwierdzam, że pan Adrian Antosiewicz uzyskał 20 głosów za, 1 głos przeciw. Dobrze. Kolejne głosowanie. Teraz głosujemy na radnego Sławomira Kowalskiego. Proszę oddać głos. Jeszcze dwie osoby, jedna. Kończymy głosowanie. Stwierdzam, że pan Sławomir Kowalski uzyskał 20 głosów za i 1 głos wstrzymujący się. Teraz głosujemy nad kandydaturą radnej Marii Dominiak. Proszę bardzo oddać głos. Koniec głosowania. Stwierdzam, że kandydatura pani radnej Marii Dominiak, pani radna Maria Dominiak uzyskała 21 głosów za. I ostatni kandydat, pan radny Zbigniew Szelembaum. Bardzo proszę, oddajemy głosy. Kończę głosowanie. Stwierdzam, że pan radny Zbigniew Szelembał uzyskał 21 głosów za. Sumuję. Pani radna Małgorzata Rutkowska uzyskała 21 głosów, pan radny Janusz Kędzierski 21 głosów, pan radny Jacek Rosłon 21 głosów, pan radny Marcin Sowicki 21 głosów, pan Grzegorz Karol 3 głosy, pani radna Dorota Jaworska 20 głosów, pan Adrian Antosiewicz 20 głosów, pan radny Sławomir Kowalski 20 głosów, pani radna Maria Dominiak 21 głosów i pan radny Zbigniew Szelembaum 21 głosów. Stwierdzam, że najmniejszą ilość głosów uzyskał pan radny Grzegorz Karol, w związku z tym nie wchodzi do składu komisji rewizyjnej. Panie mecenasie, czy musimy całość głosować? Całość składu? Nie, już przechodzimy do uchwały. Dobrze, dobrze. Dziękuję bardzo za podpowiedź. Wobec tego zarządzam głosowanie teraz nad całą uchwałą. Skład osobowy mamy wybrany. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej? Głosujemy. Dobrze, kończymy głosowanie. Stwierdzam, że uchwała w sprawie powołania komisji rewizyjnej została przyjęta 21 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Zapisujemy tą uchwałę pod numerem 2/4/18. Piąty punkt dzisiejszego posiedzenia. Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej. Otwieram dyskusję i tutaj proszę o zgłaszanie kandydatur.
Pani radna Dorota Jaworska, bardzo proszę. Ja bym chciała zgłosić na przewodniczącego pana Jacka Rosłona. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy pan Jacek Rosłon wyraża zgodę na kandydowanie? Proszę bardzo. Tak, wyrażam. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan radny Grzegorz Karol. Chciałem zgłosić kandydaturę Marcina Sowickiego. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy pan Marcin Sowicki wyraża zgodę? Tak. Dobrze, dziękuję bardzo. Czekam na kolejne kandydatury. Nie widzę. Zamykam możliwość zgłaszania kandydatur. Mamy dwie kandydatury. Kandydatura Jacka Rosłona i Marcina Sowickiego. Według kolejności zgłoszeń zarządzam teraz głosowanie nad kandydaturą radnego Jacka Rosłona. Kto? Inaczej. Głosujemy. No. Koniec głosowania. Stwierdzam, że pan Jacek Rosłon uzyskał 18 głosów za, przy jeden głos przeciwny i dwa wstrzymujące się. Musimy drugie głosować? Tak? Dobrze. No tak, bo może być różnie. OK. Zarządzam głosowanie teraz nad kandydaturą pana Marcina Sowickiego. Bardzo proszę oddać głos. O, mamy problemy skuteczne. Dobra. Jeszcze jedna osoba nie głosowała jeszcze. Na czym ono się świetli? Dobrze. Dobrze, dziękuję bardzo. Stwierdzam, że kandydatura pana radnego Marcina Sowickiego uzyskała następujące wyniki. 3 głosy za, 14 przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu, wobec czego stwierdzam, że na przewodniczącego komisji rewizyjnej został wybrany pan Jacek Rosłon. Panie Jacku, bardzo serdecznie gratuluję. No i przystępujemy do głosowania całości uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej? Bardzo proszę oddać głos. Jeden radny jeszcze nie głosował. Już mamy. Kończymy głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej. 21 głosami za. Uchwałę tą zapisujemy pod numerem 2/5/18. Przechodzimy teraz do punktu 6. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Otwieram dyskusję i tutaj w tym momencie musimy ustalić liczbę członków tej komisji. Moja propozycja jest taka, żeby w 8 kadencji nowa komisja, bo ona się po raz pierwszy pojawiła, liczyła 8 radnych. To jest mój wniosek. Czekam na wnioski inne. Nie widzę. Zamykam możliwość składania w tym punkcie wniosków. Zarządzam głosowanie. Kto z państwa radnych jest za uwzględnieniem wniosku, żeby komisja skarg, wniosków i petycji liczyła 8 członków? Proszę oddać głos. Czekamy. O, mamy komplet. Dobrze, dziękuję bardzo. Wniosek został przyjęty 21 głosami, jednogłośnie. Oczekuję teraz na zgłaszanie kandydatur. Bardzo proszę, zgłaszamy się do dyskusji. Dobrze, pan radny Adrian Antosiewicz, bardzo proszę. Chciałbym zgłosić kandydaturę radnej Krystyny Tenderendy. Dziękuję bardzo. Czy pani radna Krystyna Tenderenda wyraża zgodę na kandydowanie? Jak nie może?
Nie zgłosiła się. Jest. Proszę bardzo. Tak, wyrażam chęć. Dobrze, dziękuję bardzo. Udzielam głosu teraz panu radnemu Kamilowi Bednarskiemu. Chciałbym zgłosić kandydaturę pani radnej Niny Jędrzejczak. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy pani radna Nina Jędrzejczak wyraża zgodę na kandydowanie? Tak, wyrażam zgodę. Dobrze, dziękuję bardzo. Kolejny w dyskusji zgłoszony pan Jan Mikołajczyk. Bardzo proszę. Zgłaszam radnego Kamila Bednarskiego. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy pan radny Kamil Bednarski wyraża zgodę? Jeszcze go nie. Długo myśli. Tylko sprzęt nie nadąża. Wyrażam zgodę, dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz pani radna Dorota Jaworska. Chciałabym zgłosić kandydaturę Tadeusza Pytkowskiego. Dziękuję bardzo. Czy pan radny Tadeusz Pytkowski wyraża zgodę? No, coś. Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Teraz pan radny Marcin Sowicki. Uciekł. Oj, jeszcze raz, przepraszam. Teraz. Chciałbym zgłosić radną Annę Bartoszewicz i radnego Grzegorza Karol. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy pani radna Anna Bartoszewicz wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Czy pan radny Grzegorz Karol wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Pan radny Zbigniew Szelembaum. Jeszcze chwilkę. Proszę. Zgłaszam kandydaturę Jana Mikołajczyka. Dziękuję bardzo. Czy pan radny Jan Mikołajczyk wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Bardzo dziękuję. Pani radna Maria Dominiak. Chciałam zgłosić kandydaturę pani Grażyny Szymankiewicz. Dziękuję bardzo. Czy pani radna Grażyna Szymankiewicz wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan radny Rajmund Oskierko. Chciałem zgłosić swoją kandydaturę. Dziękuję bardzo, nie będę pytał. Pan radny Jan Mikołajczyk zgłoszony do dyskusji. No ja dziękuję, chciałem zgłosić Rajmunda Oskierko. Aha, okej. Okay. Sam się zgłosił. Dobrze. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Mamy potwierdzone. Pan radny Jacek Rosłon. Chciałbym zgłosić kandydaturę pana Zbigniewa Szlabona. Z tego co pamiętam, to już chyba była zgłoszona ta kandydatura. Nie? A przepraszam. Oj, się pośpieszyłem. Dobrze, czy pan radny Zbigniew Szelembaum wyraża zgodę? A przepraszam, bo ja nie udzieliłem. No, nie wyrażam zgody. Nie słyszę. Nie wyrażam. Dobrze, dziękuję bardzo. Czyli nie piszemy. Okej. No wychodzi na to, że wszyscy, tak? Wobec tego zamykam możliwość zgłaszania radnych. Jak tam sytuacja wygląda na tablicy? Mamy 9 kandydatur, a
ustaliliśmy 8 miejsc w komisji skarg, wniosków i petycji. Analogicznie jak w przypadku komisji rewizyjnej przystąpimy teraz do głosowania według kolejności, tak? Zgłoszeń, według kolejności zgłoszeń będziemy głosować. Kto z Państwa radnych jest za uwzględnieniem kandydatury pani Krystyny Tenderendy? Proszę oddać głos. Kończymy głosowanie. Stwierdzam, że pani radna Tenderenda uzyskała 21 głosów. Teraz pani radna Nina Jędrzejczak. Proszę bardzo, oddajemy głos. Koniec głosowania. Pani radna Nina Jędrzejczak uzyskała 20 głosów za, 1 głos wstrzymujący się. Dobrze, teraz głosujemy kandydaturę radnego Kamila Bednarskiego. Proszę bardzo oddać głos. Kończymy głosowanie. Pan radny Kamil Bednarski uzyskał 21 głosów. Głosujemy kandydaturę radnego Tadeusza Pytkowskiego. Bardzo proszę, oddajemy głosy. Głosowanie, prosimy. Jest. Udało się. Dobrze. Pan radny Tadeusz Pytkowski uzyskał 21 głosów. Teraz głosujemy kandydaturę pani radnej Anny Bartoszewicz. Momencik, już możemy? Dobrze. Głosujemy. Mi się nie odświeżyło. Jeszcze 4 osoby, wie? Jeszcze jedna osoba nie oddała głosu. O, udało się, dobrze. Dziękuję. Stwierdzam, że pani Anna Bartoszewicz uzyskała 3 głosy za, 16 przeciw, 2 wstrzymujące się. Teraz głosujemy kandydaturę pana radnego Grzegorza Karola. Bardzo proszę, oddajemy głosy. Dobrze, dziękuję. Pan Grzegorz Karol uzyskał 19 głosów za i 2 głosy przeciwne. Przechodzimy do głosowania kandydatury pana radnego Jana Mikołajczyka. Bardzo proszę, oddajemy głosy. Dobrze, zamykam głosowanie. Stwierdzam, że pan radny Jan Mikołajczyk uzyskał 21 głosów za. Teraz kandydatura pani radnej Grażyny Szymankiewicz. Oddajemy głosy. Udało się. Zamykam głosowanie.
Pani radna Grażyna Szymankiewicz uzyskała 21 głosów za. I ostatnia kandydatura, pan radny Rajmund Oskierko. Bardzo proszę, oddajemy głosy. Koniec głosowania. Pan radny Rajmund Oskierko, 21 głosów za. Dobrze, stwierdzam, że pani radna Krystyna Tenderenda uzyskała 21 głosów, pani radna Nina Jędrzejczak 20, pan radny Kamil Bednarski 21 głosów, pan radny Tadeusz Pytkowski 21 głosów, pani radna Anna Bartoszewicz 3 głosy, pan radny Grzegorz Karol 19 głosów, pan radny Jan Mikołajczyk 21 głosów, pani radna Grażyna Szymankiewicz 21 głosów i pan radny Rajmund Oskierko 21 głosów. Pani radna Anna Bartoszewicz nie uzyskała akceptacji rady. W tym momencie mamy wybrany skład 8-osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Przystępujemy do głosowania całości uchwały. Pani Beato. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru? Nie, przewodniczący. Do góry. O! Nie. Ale my nie wybieramy teraz przewodniczącego, tylko wybieramy skład. Gdzieś nam uciekł. Szósty powinien być. Ja wiem. Proszę o chwilę cierpliwości. Jest. System nam zrobił psikusa i przestawił kolejność. Głosowaliśmy prawidłowy porządek obrad, a coś się zadarzyło. Chwilę, proszę o cierpliwość. Dziękuję za dobre rady, poradziliśmy sobie. Bardzo dziękuję. Niemniej jednak. Co 20 głów to nie jedna. Już wszystko wróciło do normy. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji? Bardzo proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk.
Pan radny Rajmund Oskierko ma problem techniczny. Już zagłosował, ok. Stwierdzam, że Rada Miejska 21 głosami przyjęła tą uchwałę i zapisujemy ją pod numerem 2/6/18. Dobrze, udało się. Siódmy punkt dzisiejszego posiedzenia. Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Jest to druk numer 14. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatur. Bardzo proszę, pan radny Kamil Bednarski. Chciałbym zgłosić kandydaturę pani radnej Krystyny Tenderendy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pani radna Krystyna Tenderenda wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dobrze, dziękuję. Pan Marcin Sowicki, bardzo proszę. Chciałbym zgłosić pana Grzegorza Karol. Dziękuję bardzo. Czy pan Grzegorz Karol wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej kandydatur. Zamykam możliwość zgłaszania kandydatur. Mamy dwie. Mamy dwie kandydatury. Pani radna Krystyna Tenderenda i pan radny Grzegorz Karol. W kolejności zgłoszeń przystępujemy do głosowania nad kandydaturą pani radnej Krystyny Tenderendy. Bardzo proszę oddać głos. Dziękuję bardzo. Pani radna Krystyna Tenderenda uzyskała 19 głosów. I kandydatura pana radnego Grzegorza Grzegorza Karola, przepraszam, panie Grzegorzu. Głosujemy, tak. Ale za pomyłkę w nazwisku, przepraszam. Już możemy głosować. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że pan Grzegorz Karol uzyskał 3 głosy za, 15 głosów przeciw. Przeciw 3 osoby wstrzymały się od głosu. Tym samym stwierdzam, że Rada Miejska na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybrała panią radną Krystynę Tenderendę. Pani Krystyno, bardzo serdecznie gratuluję w tym miejscu. I teraz przystępujemy do głosowania całości uchwały.
Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji? Bardzo proszę oddać głos, podnieść rękę. Stwierdzam, że Rada Miejska 21 głosami za przyjęła tą uchwałę i zapisujemy ją pod numerem 2 rzymskie łamane przez 7 łamane przez 18. I tym samym przechodzimy teraz do punktu 8. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej. Jest to druk numer 15. Otwieram dyskusję i tutaj również pozwolę sobie jako pierwszy zaproponować skład ilościowy zgodnie z wieloletnim zwyczajem Rady Miejskiej. Proponuję, żeby również w 8 kadencji Komisja Budżetowa liczyła sobie 5 członków. Czy ktoś ma inne wnioski? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania wniosku zgłoszonego przeze mnie. Kto z Państwa radnych jest za uwzględnieniem wniosku, który mówi o tym, że Komisja Budżetowa w 8 kadencji będzie liczyć 5 członków. Oddajemy głos. Kończymy głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska 21 głosami ustaliła skład ilościowy 5-osobowy Komisji Budżetowej i teraz czekam na zgłoszenia kandydatur do tejże komisji. Jako pierwszy zgłosił się pan radny Kamil Bednarski. Bardzo proszę. Chciałbym zgłosić kandydaturę Lecha Truszewskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan radny Lech Truszewski wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę i jeżeli już jestem przy głosie, chciałbym zgłosić kandydaturę Małgorzaty Rutkowskiej do pracy w komisji. Bardzo sprytne posunięcie, panie radny. Bardzo sprytne posunięcie. Dobrze, czy pani radna Małgorzata Rutkowska wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dobrze, dziękuję bardzo. Teraz pan radny Sławomir Kowalski. Ja, panie przewodniczący, chciałbym zgłosić kandydaturę pana radnego Kamila Bednarskiego. Dobrze, dziękuję. Czy pan radny Kamil Bednarski wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz pan radny Adrian Antosiewicz. Chciałbym zgłosić kandydaturę pani radnej Marii Dominiak. Dziękuję. Dziękuję. Czy pani radna Maria Dominiak wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan radny Grzegorz Karol. Chciałem zgłosić kandydaturę radnego Marcina Sowickiego. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy pan radny Marcin Sowicki wyraża zgodę? Tak. Dziękuję bardzo. Pani radna Dorota Jaworska. Jeszcze raz proszę się zgłosić do dyskusji. O, dobrze. Chciałabym zgłosić kandydaturę pani Niny Jędrzejczak. Dziękuję bardzo. Czy pani radna Nina Jędrzejczak wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dobrze, dziękuję bardzo. Wobec braku kolejnych zgłoszeń zamykam listę. Jak wygląda sytuacja na tablicy? 6 kandydatur, a 5-osobowy skład. Dobrze. Wobec tego zarządzam głosowanie na poszczególne kandydatury według kolejności zgłaszanej. Kto z Państwa radnych jest za poparciem kandydatury pana radnego Lecha Toruszewskiego? Proszę oddać głos.
Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Pan radny Toruszewski uzyskał 20 głosów. Jeden głos wstrzymujący się. Przypomnę, że 5 osób z najwyższym wynikiem przechodzi, tak? Analogicznie jak w poprzednich komisjach. Wyjaśniam. Teraz głosujemy kandydaturę radnej Małgorzaty Rutkowskiej. Bardzo proszę, oddajemy głos. Pani Małgorzata Rutkowska uzyskała 20 głosów za, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Przechodzimy do głosowania nad kandydaturą Kamila Bednarskiego. Bardzo proszę, oddajemy głosy. Dziękuję bardzo. Pan Kamil Bednarski uzyskał 21 głosów. Przechodzimy teraz do kandydatury pani radnej Marii Dominiak. Bardzo proszę oddać głos. Stwierdzam, że pani Maria Dominiak uzyskała 20 głosów za, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Teraz kandydatura pana radnego Marcina Sowickiego. Bardzo proszę, oddajemy głosy. Za szybko, dobrze. Kończymy głosowanie. Stwierdzam, że pan Marcin Sowicki uzyskał 3 głosy za przy 14 głosach przeciwnych i 4 głosy wstrzymujące się. I teraz kandydatura radnej pani Niny Jędrzejczak. Bardzo proszę, oddajemy głosy. Dwie osoby jeszcze nie oddały głosu. Poczekamy. Dobrze. Dziękuję bardzo. Pani Nina, radna Nina Jędrzejczak uzyskała 20 głosów za, jeden głos wstrzymujący się. Sumuję. Za kandydaturą Lecha Toruszewskiego było 20 radnych, Małgorzatę Rutkowską poparło 20 radnych, Kamila Bednarskiego 21 radnych, Marię Dominiak poparło 20 radnych, Marcina Sowickiego poparło 3 radnych i Ninę Jędrzejczak poparło 20 radnych. Tym samym stwierdzam, że pan Marcin Sowicki nie uzyskał akceptacji rady. Mamy ustalony 5-osobowy skład Komisji Budżetowej. Przystępujemy teraz do głosowania całości uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej? Proszę oddać głos. Stwierdzam, że Rada Miejska 18 głosami za, przy jednym głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących się przyjęła tą uchwałę. I zapisujemy ją pod numerem 2/8/18. Teraz punkt 9. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Obywatelskiej. Jest to druk numer 16. Otwieram dyskusję i w tym punkcie tradycyjnie składam wniosek o ustalenie ilości radnych w tej komisji. Tradycyjnie do tego, jak było to w poprzednich kadencjach, proponuję, żeby ta komisja liczyła sobie 5 radnych. Słucham kolejnych wniosków. Pan Tadeusz Pytkowski zgłoszony do dyskusji.
Znaczy, chciałem zgłosić kandydaturę pani radnej. Ale nie w tym punkcie, nie w tym punkcie, pani radny. No nie wyjął. Pan radny Jacek Rosłom. Za wcześnie się tu również wyłoniłem do dyskusji. Dziękuję bardzo. Nie widzę i nie słyszę. Zamykam możliwość składania wniosków przeciwnych do mojego wniosku. Kto z państwa radnych jest za uwzględnieniem 5-osobowego składu Komisji Obywatelskiej, czyli poparcie mojego wniosku? Oddajemy głos. Stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie przyjęła wniosek, czyli Komisja Obywatelska będzie liczyła w 8 kadencji 5 radnych i teraz czekam na zgłaszanie kandydatur do tej komisji. Ciężko mi jest określić przed głosowaniem. Dobrze, jako pierwszy pan radny Antosiewicz, Adrian. Chciałbym zgłosić kandydaturę radnego Tadeusza Pytkowskiego. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy pan radny Tadeusz Pytkowski wyraża zgodę? Momencik. Tak. Tak, wyrażam i od razu chciałem wykorzystać sytuację i zgłosić panią Dorotę Jaworską. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szybko się uczymy sprytu. Okej. Okay. Szybko się uczymy sprytu. Czy pani radna Dorota Jaworska wyraża zgodę? A już włączam. Tak, wyrażam zgodę i też przy okazji chciałabym zgłosić kandydaturę pani Grażyny Szymankiewicz. Muszę pomyśleć, jak zapobiec takim akcjom, ale okej, okay, dobrze, dziękuję bardzo. Czy pani radna Grażyna Szymankiewicz wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani radna Małgorzata Rutkowska. Chciałam zgłosić kandydaturę radnego Adriana Antosiewicza. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy pan radny Adrian Antosiewicz wyraża zgodę? Tak, wyrażam, dziękuję. Bardzo dziękuję. Teraz w kolejności pan radny Jacek Rosłon. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że zgłaszając się i akceptując swój głos, traci się głos dyskusji. Stąd dlatego to wykorzystywanie sytuacji, zgłaszanie od razu za jednym razem zgoda i kandydatura. Ja chciałbym zgłosić kandydaturę Anny Bartoszewicz. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy pani radna Anna Bartoszewicz wyraża zgodę? Proszę się zgłosić do dyskusji. Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Okej. Powinienem nie mówić okej. Zamykam możliwość zgłaszania kandydatur. Mamy 5 radnych. Skład ustalony na 5 osób. Dobrze. Czyli tutaj nie będzie... Panie mecenasie, pytanie natury formalnej. Czy w tym przypadku musimy głosować, jeżeli zgadza nam się liczba? Wszyscy wyrazili zgodę. Moim zdaniem trzeba przeprowadzić głosowanie. Pojedynczo, tak? Pojedynczo. Dobrze, dziękuję bardzo. Okej. Okay. Miało być bez okej. Okay. Zarządzam głosowanie nad kandydaturą radnego Tadeusza Pytkowskiego. Bardzo proszę, oddajemy głos. Piasek się kończy. Dziękuję. Rada Miejska 21 głosami poparła kandydaturę radnego Tadeusza Pytkowskiego. Teraz oddamy głos na radną Dorotę Jaworską. Bardzo proszę. Zamykam głosowanie. Pani radna Dorota Jaworska, również 21 głosów za.
Teraz kandydatura pani radnej Grażyny Szymankiewicz. Bardzo proszę, oddajemy głosy. Dziękuję. Pani Grażyna Szymankiewicz uzyskała 21 głosów poparcia. Teraz będziemy głosować nad kandydaturą radnego Adriana Antosiewicza. Bardzo proszę. Zamykam głosowanie. Rada Miejska oddała 20 głosów za. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. I ostatnia kandydatura, pani radna Anna Bartoszewicz. Bardzo proszę, głosujemy. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie 21 głosów. I w tym momencie możemy przejść do głosowania całości uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Obywatelskiej? Proszę, wciskamy przyciski. Rada Miejska 21 głosami przyjęła tą uchwałę. Zapisujemy ją pod numerem 2/9/18. I płynnie, gładko przechodzimy do 10 punktu. Jest to projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarczej. Uchwała na druku Gospodarczej, pani radna. Komisji Gospodarczej na druku numer 17. Otwieram dyskusję i tutaj też pozwolę sobie zaproponować 5-osobowy skład komisji. Czekam na przeciwne wnioski. Nie widzę i nie słyszę wniosków przeciwnych. Ustalamy liczbę radnych, którzy będą pracowali w tej komisji. Czyli kto jest za poparciem wniosku, żeby ta komisja liczyła sobie 5 osób? Chwileczkę poprosimy, bo przeskakuje. Gospodarcze imienne. Skład osobowy. Dobrze, kończymy głosowanie. Jednogłośnie 21 radnych poparło mój wniosek, czyli Komisja Gospodarcza będzie liczyła sobie 5 radnych. No i czekam na kandydatury. Jako pierwszy do dyskusji zgłosił się pan radny Adrian Antosiewicz. Ja bym chciał zgłosić kandydaturę radnego Jacka Rosłona. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan Jacek Rosłon wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Mogę zgłosić kandydaturę przy okazji? Dziękuję. Skoro nie mam głosu przeciwnego, zgłaszam pana Sławomira Kowalskiego. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy pan radny Sławomir Kowalski wyraża zgodę na kandydowanie? Tak, panie przewodniczący, wyrażam zgodę i chciałbym podobnie jak poprzednicy skorzystać z prawa głosu i zaproponować kandydaturę pana Marcina Sowickiego. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy pan radny Marcin Sowicki wyraża zgodę? Tak. Dziękuję bardzo. Teraz pani radna Anna Bartoszewicz, bardzo proszę. Chciałam zgłosić pana Grzegorza Karola. Dobrze, dziękuję. Czy pan radny Grzegorz Karol wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę, dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan radny Kamil Bednarski, proszę. Chciałbym zgłosić kandydaturę pana radnego Tadeusza Szmigla. Dziękuję.
Dziękuję. Czy pan radny Tadeusz Szmigiel wyraża zgodę na kandydowanie? Poczekaj, już. Tak, wyrażam zgodę i korzystając właśnie z tej okazji chcę zgłosić radną Krystynę Tanderender. Ale szybko się uczą. Czy pani radna Krystyna Tenderenda wyraża zgodę na kandydowanie? Tak, wyrażam zgodę. Dobrze, bardzo dziękuję. Chyba wyczerpaliśmy listę zgłoszeń, wobec tego zamykam tą listę. Jaka sytuacja na tablicy? Na tablicy mamy 6 kandydatów, skład osobowy 5-osobowy. Dobrze. Przystępujemy do głosowania. W takim razie, kto z państwa radnych jest za kandydaturą Jacka Rosłona? Rada Miejska udzieliła poparcia 20 głosami. Jedna osoba wstrzymała się, przepraszam, od głosu. Teraz głosujemy kandydaturę radnego Sławomira Kowalskiego. Bardzo proszę, oddajemy głosy. Już, okej, jest, dobrze. Pan Sławomir Kowalski uzyskał 21 głosów poparcia. Teraz przechodzimy do kandydatury pana Marcina Sowickiego. Bardzo proszę, oddajemy głosy. Zamykamy głosowanie. Jednogłośnie 21 głosów za. Teraz kandydatura pana radnego Grzegorza Karola. Bardzo proszę, oddajemy głosy. Momencik, już mamy możliwość. Pan Grzegorz Karol uzyskał 3 głosy, 15 głosów było przeciw, 3 wstrzymujące się. Dziękuję. Teraz przechodzimy do głosowania nad kandydaturą pana radnego Tadeusza Szmigla. Bardzo proszę, oddajemy głosy. Pan Tadeusz Szmigiel jednogłośnie 21 głosów za i kandydatura pani radnej Krystyny Tenderendy. Bardzo proszę, głosujemy. Pani radna Krystyna Tenderenda uzyskała 21 głosów poparcia jednogłośnie. Sumuję. Pan Jacek Rosłon 20 głosów za, pan Sławomir Kowalski 21 głosów za, pan radny Marcin Sowicki 21 głosów za, pan Grzegorz Karol 3 głosy za, pan Tadeusz Szmigiel 21 głosów za i pani radna Krystyna Tenderenda 21 głosów za. Tym samym stwierdzam, że kandydatura pana Grzegorza Karola nie uzyskała akceptacji Rady Miejskiej. Mamy ustalony 5-osobowy skład Komisji Gospodarczej. Przechodzimy do głosowania całości uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarczej? Bardzo proszę, oddajemy głos. Stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie 21 głosami za przyjęła tą uchwałę i zapisujemy ją pod numerem rzymskie 2 łamane przez 10 łamane przez 18. 11 punkt, ostatnia komisja, projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Społeczno-Technicznej. Jest to druk numer 18. Otwieram dyskusję i tradycyjnie pozwolicie państwo, że jako pierwszy złożę wniosek o ustalenie 5-osobowego składu tej komisji.
czekam na wnioski przeciwne. Nie widzę i nie słyszę. Nie widzę i nie słyszę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za poparciem wniosku o ustalenie 5-osobowego składu Komisji Społeczno-Technicznej? Oddajemy głos. Małgorzata. Dziękuję bardzo. Wniosek został poparty jednogłośnie. Oczekuję teraz na zgłaszanie kandydatur. Jako pierwsza do głosu zgłosiła się pani radna Małgorzata Rutkowska. Bardzo proszę. Zgłaszam radnego Jana Mikołajczyka. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy pan radny Jan Mikołajczyk wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. I to jest sposób. Szybkość. Dobrze. Pan radny Kamil Bednarski, bardzo proszę. Zgłaszam kandydaturę radnego Janusza Kędzierskiego. Dziękuję. Dziękuję. Czy pan radny Janusz Kędzierski wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Teraz pani radna Dorota Jaworska. Chciałabym zgłosić kandydaturę pana Zbigniewa Szalembauna. Dobrze. No, chyba się nie odmienia. Czy pan Zbigniew Szalembaun wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Bardzo dziękuję. Teraz pani radna Anna Bartoszewicz, bardzo proszę. Chciałam zgłosić kandydaturę pana Rajmunda Oskierko. Rajmund Oskierko, dobrze, dziękuję bardzo. Czy pan radny Rajmund Oskierko wyraża zgodę? Ale nie mam jeszcze zgłoszonego. A jest, przepraszam. Proszę bardzo. Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. Dobrze, bardzo dziękuję. Pan radny Marcin Sowicki, bardzo proszę. Chciałbym zgłosić radnego Grzegorza Karol. Dobra. Bardzo dziękuję. Czy pan radny Grzegorz Karol wyraża zgodę na kandydowanie? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Wyczerpały się propozycje. Zamykam listę. Jaką mamy sytuację? Pięciu kandydatów. Pięcioosobowy skład. Dobrze. To w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa... uzyskałem SMS-a. Chwileczkę. Czy nie zapłacił pan rachunku? Dobrze. Kandydat do Komisji Społeczno-Technicznej, pan radny Jan Mikołajczyk. Bardzo proszę, oddajemy głosy. Dziękuję bardzo. Pan Jan Mikołajczyk uzyskał 21 głosów za. Teraz pan radny Janusz Kędzierski. Oddajemy głosy. Również jednogłośnie 21 radnych, dobrze, 21 radnych oddało głos za. Teraz kandydatura pana radnego Zbigniewa Szalembauna. Oddajemy głosy. Jestem pod wrażeniem. 21 osób za. Super. Teraz głosujemy kandydaturę Rajmunda Oskierki. Bardzo proszę oddać głos.
Dochodzimy do perfekcji, patrzcie. Widzicie? 21 głosów za, czyli też jednomyślność. Świetnie. Ostatnia kandydatura, pan radny Grzegorz Karol. Bardzo proszę, oddajemy głos. Również, pięknie. 21 głosów za. Gratuluję jednomyślności przy Komisji Społeczno-Technicznej. No właśnie. Prosimy o taką jednomyślność przy budżecie. Dobrze. Ustalony mamy skład osobowy, tym samym przechodzimy do głosowania całości uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Społeczno-Technicznej? Proszę, oddajemy głos. Sławek jest przeciw. Dobra, bo już... Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła tą uchwałę 21 głosami za. Uchwałę tą zapisujemy pod numerem rzymskie 2 łamane przez 11 łamane przez 18. I tutaj w tym momencie chciałbym ogłosić 15 minut przerwy. Poprosić teraz, aby komisje udały się w miejsca. Pokój tutaj zaraz po lewej stronie ostatni jest otwarty. Mam nadzieję, że Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego Wieku też nam użyczy pokoju. Tam mamy pokój. Chciałbym, żeby komisje udały się teraz na szybciutką naradę i ukonstytuowały się, czyli wybrały przewodniczącego, ponieważ czeka nas praca bardzo szybka nad budżetem. 15 minut przerwy.
Wznawiam obrady po przerwie. Jesteśmy już wszyscy. Mam nadzieję, że komisje ukonstytuowały się i bardzo bym poprosił o przedstawienie wyników ukonstytuowania. Poprosiłbym pana radnego Sławomira Kowalskiego o poinformowanie, jak to wygląda we władzach komisji. Bardzo proszę zgłosić się do dyskusji. Jeden momencik. Panie przewodniczący, szanowna rado, komisja gospodarcza po głosowaniu jawnym 5 głosami za przy braku głosów wstrzymujących i przeciw wybrała na przewodniczącego komisji radnego Sławomira Kowalskiego, natomiast na wiceprzewodniczącą panią Krystynę Tenderendę również głosami 5-0. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, gratuluję wyboru i dziękuję bardzo. Poproszę pana Jana Mikołajczyka o przedstawienie wyników wyborów Komisji Społeczno-Technicznej. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w wyniku dyskusji przewodniczącym Komisji Społeczno-Technicznej został Jan Mikołajczyk, wiceprzewodniczącym Zbigniew Szelembał. Wynik głosowania jednomyślny. Dziękuję. Dobrze, bardzo dziękuję. Również gratuluję wyboru i zachęcam do intensywnej pracy. Poproszę radnego Kamila Bednarskiego o przedstawienie wyników wyborów. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, komisja ukonstytuowała się w czasie ogłoszonej przerwy. Przewodniczącym komisji został radny Kamil Bednarski. Wiceprzewodniczącym komisji została pani radna Małgorzata Rutkowska. Głosowanie odbyło się jawnie. Wyniki były jednogłośne. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Serdecznie gratuluję państwu wyboru i zachęcam do intensywnej pracy nad projektem budżetu, który już wpłynął do nas. Dziękujemy. I poproszę Komisję Obywatelską. Poproszę panią radną Dorotę Jaworską o przedstawienie wyników. Komisja Obywatelska w wyniku głosowania jawnego wybrała na przewodniczącą Dorotę Jaworską 5 głosami za, wiceprzewodniczącego Tadeusza Pytkowskiego też 5 głosami za. Bardzo dziękuję. Również gratuluję państwu wyboru i też zachęcam do intensywnej pracy. Czyli od tego momentu Rada Miejska już ma wszystkie możliwe narzędzia, organy zdolne do pracy. Także zaczynamy ciężką pracę na rzecz naszego społeczeństwa. Przechodzimy do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. Teraz mamy projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim. Jest to druk numer 19. Otwieram dyskusję. W skład tej rady wchodził do tej pory radny Bogdan Ciećwierz, który nie uzyskał mandatu radnego. W związku z tym istnieje konieczność uzupełnienia składu. No i czekam na kandydatury. Pani radna Małgorzata Rutkowska, bardzo proszę. Zgłaszam kandydaturę radnej Grażyny Szymankiewicz. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy pani radna Grażyna Szymankiewicz wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dobrze, dziękuję bardzo. Nie widzę kolejnych zgłoszeń. Zamykam możliwość zgłaszania. Głosujemy. Kto z państwa radnych jest za desygnowaniem radny Grażyny Szymankiewicz do składu tej komisji? Proszę, oddajemy głosy. Dziękuję. Zamykam głosowanie. Rada Miejska jednogłośnie poparła kandydaturę pani Grażyny Szymankiewicz. W tym momencie do dyskusji zgłosił się pan burmistrz Paweł Kanclerz. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Po tej zmianie skład Rady Społecznej przedstawia się następująco. Przewodniczący Paweł Kanclerz, burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, członkowie pani Elżbieta Kielak, przedstawiciel wojewody mazowieckiego, pan Tadeusz Pytkowski, pani Grażyna Szymankiewicz i pan Adrian Antosiewicz. To dla ogólnej informacji. Serdecznie witam nowego, jako przewodniczący tej Rady, witam nowego członka, członkinię i zapraszam do współpracy. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim? Proszę oddać głos. Uchwała została, zamykam głosowanie, uchwała została przyjęta 21 głosami. Zapisujemy tą uchwałę pod numerem rzymskie 2 łamane przez 12 łamane przez 18. Teraz mamy 13 punkt dzisiejszego posiedzenia. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do lokalnej grupy działania LGD w ramach programu LIDER. Jest to druk numer 20. Otwieram dyskusję i w ramach dyskusji powiem, że do tej pory w tej grupie przedstawicielem Rady Miejskiej, Rady Powiatu, przepraszam, Rady Powiatu była pani radna Blanka Jabłońska, która również nie uzyskała mandatu w wyborach. W związku z tym istnieje konieczność powołania jednej osoby w skład tej rady. Czekam na propozycję. Do dyskusji zgłosiła się pani radna Dorota Jaworska. Proszę. Chciałabym zgłosić Małgorzatę Rutkowską. Dziękuję bardzo. Czy pani radna Małgorzata Rutkowska wyraża zgodę na kandydowanie? Tak, wyrażam zgodę. Dobrze, dziękuję bardzo. Czekam na kolejne kandydatury. Nie widzę żadnych osób zgłoszonych do dyskusji. Zamykam możliwość zgłaszania kandydatur. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za udzieleniem poparcia pani radnej Małgorzacie Rutkowskiej? Proszę oddać głos. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że Małgorzata Rutkowska jednogłośnie uzyskała akceptację Rady Miejskiej. Głosujemy teraz uchwałę. Kto z Państwa radnych jest za uchwaleniem uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do lokalnej grupy działania LGD w nawiasie w ramach programu LIDER? Bardzo proszę, podnosimy rękę, oddajemy głos. Zamykam głosowanie. Uchwała uzyskała jednogłośną akceptację. 21 osób za. Zapisujemy ją pod numerem 2 łamane przez 13 łamane przez 18. 14 punkt naszego posiedzenia na druku numer 4. Projekt uchwały w sprawie desygnowania członków do komisji stypendialnej. Otwieram dyskusję i tutaj poinformuję Państwa, że komisja stypendialna powoływana jest zarządzeniem burmistrza. W skład dotychczasowej komisji stypendialnej wchodziło troje radnych. Dobrze mówię? Tak, troje radnych. W związku z tym będziemy wybierać trzy osoby spośród nas i teraz bardzo proszę zgłaszać się do dyskusji. Jako pierwszy do dyskusji zgłosił się Adrian Antosiewicz. Bardzo proszę. Proponuję kandydaturę radnego Tadeusza Pytkowskiego. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy pan radny Tadeusz Pytkowski wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Pani radna Dorota Jaworska. Proponuję kandydaturę Adriana Antosiewicza. Dobrze. Czy pan radny Adrian Antosiewicz wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję. Pani Małgorzata Rutkowska, proszę. Proponuję kandydaturę radnego Kamila Bednarskiego. Czy pan radny Kamil Bednarski wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę, dziękuję. Dobrze, dziękuję. Pan radny Sławomir Kowalski. To znaczy, panie przewodniczący, w kwestii formalnej chciałem się tylko upewnić, żeby wszyscy mieli jasność. Ja rozumiem, że skład komisji stypendialnej powoływany jest na kadencję, tak? W związku z tym, bo mieliśmy poprzednio też uchwałę w sprawie powołania członków do komisji stypendialnej. Rozumiem, że jeżeli jest to powoływane na kadencję, to poprzednia uchwała wygasła z mocy prawa, tak? Dziękuję bardzo. To znaczy, to nie jest tak, bo uchwała była desygnująca członków, tak, do komisji, natomiast sama komisja powoływana jest zarządzeniem burmistrza, tak? I w tym momencie to burmistrz decyduje o kadencyjności, czasie trwania, nie wiem jak to nazwać, tak? To jest jego prawo w tym momencie. No, dziękuję bardzo. No, chciałem po prostu zapytać, co z poprzednią uchwałą, bo była poprzednia uchwała powołująca członków również. Burmistrz desygnująca. To zatwierdził. Desygnująca członków. Desygnująca. Tak, do komisji stypendialnej. Dobrze, dziękuję. Mhm. Proszę bardzo. Dobrze, widzę, że lista się wyczerpała. Głosujemy, tak? Pojedynczo. Kto z państwa radnych jest za kandydaturą Tadeusza Pytkowskiego? Dobrze, Tadeusza Pytkowskiego, przepraszam. Oddajemy głos. Dziękuję. Koniec głosowania. Rada Miejska 21 głosami udzieliła poparcia radnemu Tadeuszowi Pytkowskiemu. Teraz głosujemy kandydaturę Adriany Antosiewicza. Poprosimy o głosowanie. Już możemy. Dziękuję. Kończę głosowanie. Radny Adrian Antosiewicz uzyskał 20 głosów. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. I przechodzimy do kandydatury Kamila Bednarskiego. Bardzo proszę, głosujemy. Zamykam głosowanie. Kamil Bednarski uzyskał 21 głosów poparcia. Czyli w tym momencie możemy głosować całość uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie desygnowania członków do komisji stypendialnej? Bardzo proszę, głosujemy. Zamykam głosowanie. Rada Miejska 21 głosami przyjęła tą uchwałę. I zapisujemy ją pod numerem rzymskie 2/14/18. 15 punkt dzisiejszego posiedzenia. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej gminy Ożarów Mazowiecki przygotowującego przyszłych rodziców na przyjęcie dziecka, zajęcia w szkole rodzenia. Jest to druk numer 6. Otwieram dyskusję. Pan radny Sławomir Kowalski, proszę bardzo. Żeby tradycji stało się zadać, mam też pytanie natury formalnej w związku z tym projektem uchwały. Z treści projektu wynika, że jest to program obowiązujący w roku 2019. W związku z tym moje pytanie, a treść paragrafu drugiego mówi, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Moje pytanie jest następujące. Czy w ramach tego programu przewidziane są do wykonania jakiekolwiek działania jeszcze w bieżącym roku kalendarzowym? Bo jeżeli tak, to zasadność wejścia w życie tej uchwały z dniem podjęcia jest właściwe. Natomiast jeżeli nie, to z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku. I tu chciałbym uzyskać opinię, czy zapis paragrafu trzeciego jest prawidłowy,
czy nie? Dziękuję. Panie burmistrzu, bardzo proszę ustosunkować się jako autor uchwały. Tak, podejmujemy czynności związane z przygotowaniem do realizacji programu związanych z realizacją konkursu, który pozwoli na uruchomienie tegoż programu w przyszłym roku. Dziękuję pan radny Sławomir Kowalski. W związku z wypowiedzią pani sekretarz stwierdzam, że zapisy są zasadne w projekcie uchwały. Dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej gminy Ożarów Mazowiecki przygotowującego przyszłych rodziców na przyjęcie dziecka, zajęcia w szkole rodzenia? Bardzo proszę, głosujemy. Zamykam głosowanie. Rada Miejska jednogłośnie przyjęła tą uchwałę. Zapisujemy ją pod numerem rzymskie 2 łamane przez 15 łamane przez 18. 16 punkt dzisiejszego posiedzenia. Jest to projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku. Jest to druk numer 5. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pan radny Sławomir Kowalski. Pani sekretarz, czy ja rozumiem, że zapis paragrafu trzeciego w tym projekcie uchwały ma tożsame wytłumaczenie jak w poprzednim projekcie? Tak. Bardzo proszę, pani sekretarz. Dokładnie tak. Żeby program mógł funkcjonować w 2019 roku, należy ogłosić konkurs w tym roku i dokonać wszelkich czynności formalnych. Uprzedzę jeszcze pana pytanie, panie radny, odnoszące się do 14-dniowego terminu vacatio legis, wejścia w życie. Otóż po uzgodnieniu z nadzorem, stanowisko nadzoru jest takie, że w tym roku po raz pierwszy, ale nadzór takie stanowisko przyjął, nie wprowadzamy 14-dniowego okresu wejścia w życie, czyli nie uznajemy, że jest to prawo miejscowe. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Pan Sławomir Kowalski. Dziękuję bardzo za wyjaśnienia. Nie mam więcej pytań. Okej, bardzo dziękuję. Nie widzę kolejnych zgłoszeń, wobec tego zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Ożarów Mazowieckich z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku? Bardzo proszę, głosujemy. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie przyjęła tą uchwałę. Zapisujemy ją pod numerem rzymskie 2 łamane przez 16 łamane przez 18. 17 punkt dzisiejszego posiedzenia. Na druku numer 9. Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń, wobec tego zamykam dyskusję. Głosujemy. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół? Bardzo proszę, oddajemy głos. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska również jednogłośnie przyjęła tą uchwałę. Zapisujemy ją pod numerem 2 łamane przez 17 łamane przez 18. 18 punkt. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 57 łamane przez 639 łamane przez 18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 października 2018 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat
motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Jest to druk numer 10. Otwieram dyskusję. I do dyskusji zgłosił się pan radny Sławomir Kowalski. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, w zasadzie tak, czy do autora, czy nie, ale mam pytanie natury formalnej. Ten projekt uchwały przewiduje zmiany w zapisie uchwały numer 42/639/18. W paragrafie pierwszym projektu uchwały na druku numer 10 określony jest zakres proponowanych zmian w sposób literalny. W związku z tym moje pytanie jest następujące. Czy treść paragrafu drugiego jest aż tak potrzebna, rozbudowana, czy nie? Bo ja bym tutaj poddał taką propozycję. Albo wykreślamy całkowicie paragraf drugi, bo powtarzamy wszystko to, co jest w paragrafie pierwszym, albo skracamy ten zapis, do formy. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. Więc tutaj pod rozwagę Rady pozostawiam kwestię, czy wykreślamy w ogóle ten paragraf. Wtedy paragraf trzeci miałby numer paragrafu drugiego, a paragraf czwarty paragrafu trzeciego. Albo zostawiamy paragraf drugi o treści. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja poproszę autora uchwały o wyjaśnienie wątpliwości radnego Sławomira Kowalskiego. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, bardzo proszę, ale ja pozwolę sobie poczynić uwagę natury ogólnej. Oczywiście sugestia, podkreślam, pana radnego Kowalskiego jest właściwa, ale równie właściwy jest pełen zapis treści uchwały przygotowanej przez autora. Uwaga jest bardziej techniczna niż merytoryczna, bo samo zamierzenie projektu uchwały nie ulega zmianie. Dziękuję. To samo miałem powiedzieć, że tak naprawdę przytaczając nazwę całej uchwały, to tak szczegółowo wymieniamy, czego dotyczy ta uchwała. Natomiast to, że prawda, pozostałe zapisy uchwały tej nie innej nie ulegają zmianie, też jest logiczne i całkiem słuszne. Nie podtrzymuję ani jednej, ani drugiej sprawy. Pan radny Sławomir Kowalski, proszę. To znaczy tak, w związku z wypowiedzią pana burmistrza i pana dyrektora, biorąc również pod uwagę inne uchwały, które dotychczas podejmowaliśmy w poprzedniej kadencji o podobnej treści, czyli zmieniające, tak powiem, uchwałę matkę, ja złożę wniosek formalny o zmianę zapisu paragrafu drugiego, który otrzymałby brzmienie: pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. Dziękuję bardzo. To znaczy, jeśli można, jeśli jestem przy głosie. Do tej pory wszystkie takie zmiany były w ten sposób praktykowane, więc nie chcę, żeby powstał jakiś precedens akurat przy tym projekcie uchwały. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Potrzebujemy chwilę czasu na wprowadzenie wniosku formalnego do systemu. Tak. Zmiana zapisu, już mówię, zmiana zapisu paragrafu drugiego na następujący. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian, tak, panie radny? Dobrze. Czyli wniosek jest o zmianę
zapisu paragrafu drugiego. Za chwileczkę wprowadzimy do systemu i będziemy głosować. Ja odczytam cały. Tak, ja odczytam, tak. Ja odczytam. Dobrze, w kwestii formalnej jeszcze pozwolę sobie odczytać zmianę. Wniosek zaproponowany przez radnego Sławomira Kowalskiego wnosi o zmianę zapisu paragrafu drugiego. Według niego miałby brzmieć paragraf 2. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Kropka. Uchwały. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. Kropka. Chyba nie. Ale taki wniosek padł. Tak jest. Taki wniosek padł, panie burmistrzu. Jeśli mogę prosić o głos. Nie pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian, tylko pozostałe zapisy uchwały z dalszą numeracją. Żebyśmy mieli, jeśli już jesteśmy tak bardzo szczegółowi, żebyśmy mieli pełne odniesienie do przepisu, do którego się odnosimy, skoro wykreślamy jego de facto nazwę. Dziękuję. Tak, ale w paragrafie pierwszym już mamy przytoczoną tą uchwałę. Paragraf pierwszy zaczyna się od słów. W załączniku do uchwały numer 57, łamane przez 639 przez 18 Rady Miejskiej 4 października, czyli jest numer uchwały podany i data, a paragraf drugi mówi, pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. Ja odnoszę się tylko do czystości formy. Dziękuję. Okej. Okay. I nie mówić, nie mówić okej. Okay. Ja źle przeczytałem. Uchwała 62, tak. 57, nie wiem dlaczego. Dlatego dla pewności trzeba zostawić tytuł. Dobrze, wniosek formalny padł. Pan Sławomir Kowalski jeszcze, przepraszam, do dyskusji się zgłosił. Chciałbym się odnieść tutaj do wypowiedzi pana burmistrza. Ja się nie będę upierał, żeby tego numeru nie było. Niemniej jednak procedujemy nad uchwałą numer 62 przez 639 przez 18. Jest to w tytule projektu uchwały. Jest to w treści zapisu paragrafu pierwszego. Ale jeżeli jest taka wola, ja nie będę się upierał. Może zmieniam propozycję, czyli zmieniam wniosek formalny na zapis paragrafu drugiego. Pozostałe zapisy uchwały numer 62 przez 639 przez 18 pozostają bez zmian. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Chwileczkę. Czyli, żeby teraz wszystko było sprawne i jasne, bardzo proszę pana Sławomira Kowalskiego o wycofanie pierwszego wniosku i złożenie wniosku drugiego, bo tak musimy w systemie to zapisać. Bo możemy w ten sposób zrobić, tak? Czy już można, bo mam głos? Jest to problem techniczny. Po raz pierwszy przerabiamy w tym systemie, dlatego. Ale proszę bardzo. Już można? W związku z powyższym, panie przewodniczący, szanowna Rado, wycofuję pierwotnie złożony wniosek o treści zapisu paragrafu drugiego, który miałby brzmieć: pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. Ten wniosek wycofuję. I składam drugi wniosek formalny o treści odnoszący się do paragrafu drugiego przedmiotowego projektu uchwały, który brzmi: pozostałe zapisy uchwały numer 62 przez 639 przez 18 pozostają bez zmian. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Zmiana paragrafu, tutaj tak, zapisów w paragrafie drugim na następujący. A w tak zwanym międzyczasie głosu udzielę panu radnemu Lechowi. Ja mam pytanie do wnioskodawcy, co to wnosi, jeżeli chodzi o meritum uchwały, taki wniosek. E,
Panie wiceprzewodniczący, ja już wypowiadałem się na wstępie, że do meritum uchwały to nic nie wnosi. Tylko nie jest to pierwsza uchwała, znaczy jest to pierwsza uchwała w tej kadencji, która jest w ten sposób procedowana. Czyli zmieniamy jakąś uchwałę, która jest w obrocie prawnym i zawsze w ten sposób były prowadzone zapisy. Więc nie chcę, żeby to był, znaczy nie chcę. Uważam, że nie powinien być to precedens. W ten sposób zawsze są procedowane uchwały zmieniające jakiekolwiek uchwały. W związku z tym, dlaczego w inny sposób mamy podjąć tą uchwałę. I tylko taka była intencja złożonego wniosku formalnego przeze mnie. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. Oczekujemy na możliwość głosowania wniosku. O, pojawił już nam się wniosek. Kto z Państwa radnych jest za uwzględnieniem wniosku pana przewodniczącego Komisji Gospodarczej? Wniosek o zmianę zapisu paragrafu drugiego na następujący. Pozostałe zapisy uchwały numer 62 łamane przez 639 łamane przez 18 pozostają bez zmian. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że wniosek nie uzyskał akceptacji. 4 głosy za, 10 przeciw, 7 osób wstrzymało się od głosu. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały na druku numer 10? Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę 19 głosami. 2 osoby wstrzymały się od głosu. Zapisujemy ją pod numerem rzymskie 2 łamane przez 18 łamane przez 18. 19 punkt dzisiejszego posiedzenia. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej. Jest to druk numer 7. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji, wobec tego zamykam. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej? Zamykam głosowanie. Rada Miejska jednogłośnie przyjęła tą uchwałę. Zapisujemy ją pod numerem 2 łamane przez 19 łamane przez 18. 20 punkt dzisiejszego posiedzenia. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej. Jest to druk numer 8. Otwieram dyskusję. Nie widzę żadnych zgłoszeń do dyskusji. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej? Zamykam głosowanie. Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę. Zapisujemy ją pod numerem 2 łamane przez 20 łamane przez 18. Interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę, zgłaszamy się do dyskusji. Nie widzę żadnych zgłoszeń. Przechodzimy do kolejnego punktu. Wolne wnioski. Bardzo proszę. Czekam na zgłoszenia. Nie widzę. Kończymy ten punkt. Sprawy organizacyjne Rady. Informuję, przypominam Państwu o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego w związku z objęciem mandatu radnego i mamy na to 30 dni od momentu złożenia ślubowania, czyli od 21 listopada. Kto z Państwa jeszcze nie pobrał druków, druki są dostępne w biurze Rady. Aha, wszyscy Państwo dostali, dobrze, jest możliwość skorzystania z wersji elektronicznej. Tutaj do Pani Beaty proszę się zgłaszać. Na dzień ślubowania, tak, 30 dni mamy na to.
Kolejne sesje zaplanowałem na 13 grudnia i na 27 grudnia. W tym samym dniu, czyli w czwartek i też o 16:30. 13 grudnia i 27 grudnia, zaraz po świętach Bożego Narodzenia. Tak nam w kalendarzu wypada. No i tu z tego miejsca już mówiłem, co prawda o tym, ale bardzo, bardzo proszę o pilne rozpoczęcie już w komisjach prac nad projektem budżetu, bo to jest chyba priorytet w tym momencie. Do dyskusji jeszcze zgłosił się pan Grzegorz Karol. Panie Grzegorzu, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Apelowałbym, żeby rozwiązać jednak problemy techniczne, które mamy ciągle z dostępem do serwera systemu. Ja dzisiaj praktycznie nie mogłem pracować. Gdyby nie telefon, to myślę, że wszyscy państwo czekaliby na możliwość głosowania przeze mnie. Proponowałbym, żeby tutaj jednak podjąć jakieś bardziej radykalne działanie, bo to już trzecia sesja i trudno w tych warunkach po prostu efektywnie pracować. Tak? Dziękuję za głos. Już mówiłem na ten temat. Jeszcze raz powtórzę. Mamy końcówkę roku budżetowego. Wszystkie nasze finanse zostały wyczerpane na przygotowanie tej sali. Musimy poczekać do nowego roku budżetowego i tam, bo to są kwestie troszeczkę też finansowo-sprzętowe, w związku z tym odrobinę cierpliwości, bardzo proszę. Pan Grzegorz Karol jeszcze. Chciałem jeszcze na koniec tej sesji podziękować niewidzialnej ręce demokracji, która skierowała mnie do pracy w komisjach, które sam sobie nie wybrałem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. I pan radny Adrian Antosiewicz. Ja tylko tak w kwestii organizacyjnej, jeżeli ktoś miałby możliwość, to ja bym sugerował, żeby jednak używać komputerów swoich prywatnych, laptopów, bo ja cały dzień, znaczy całą sesję korzystałem dzisiaj i nie miałem żadnego najmniejszego problemu. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. I tym samym wyczerpałem porządek obrad drugiej sesji. Zamykam obrady drugiej sesji. Bardzo państwu dziękuję.